jakiś czas temu, myślę, że gdzieś koło miesiąca, rozmawialiśmy z Piotrem i on powiedział, że było może by dobrą rzeczą, pastorze, gdybyśmy powiedzieli coś w zborze na temat przebaczenia. I ja mówię, wysłuchałem go, modliłem się, wiem, że na ten temat mówiłem, ale kiedyś tam. A my wiemy, że Słowo Boże i Prawdy Boże należy często, często przypominać, bo bardzo szybko nam one gdzieś ulatują. I powiedziałem, ok, będziemy mówić na temat przebaczenia, ale ty też coś powiesz. W międzyczasie dostałem w nocy, właściwie prawie, że w nocy SMS od człowieka, który został poruszony na temat przebaczenia. I ja wam jego świadectwo dzisiaj przeczytam. Znacie go, to jest brat Łukasz, który z żoną, którzy wyemigrowali tam gdzieś za Jaworzno. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym właśnie dzisiaj mówić na temat tego, co jest tak wielkie i tak potężne w Bożym Słowie, kwestia przebaczenia. Moi drodzy, to jest jedna z dziedzin, jeśli chodzi o przebaczenie lub jego brak, którym diabeł niesamowicie jest w stanie związać życie człowieka, trzymać go jak w klatce. I to jest śmieszne, że ty się męczysz z powodu nieprzebaczenia, urazy, a ktoś inny, ten, który załóżmy zawinił wobec ciebie, on sobie chodzi wolno. Może nie zdaje sobie sprawy, może to są inne rzeczy. W każdym razie posłuchajmy Bożego Słowa. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wiersz 21. Do końca tego rozdziału. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. A inne tłumaczenia podają do 70 razy 7. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo. I poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Moi drodzy, jak już powiedziałem, bez przebaczenia tak naprawdę nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Żaden z nas. Dlatego, że nasze relacje w małżeństwie, w zborze, w społeczeństwie, tam gdzie jesteśmy, opierają się na przebaczeniu. Więcej, nasza relacja z Bogiem opiera się na przebaczeniu. Nie jesteśmy w stanie wejść w relację z Bogiem, gdyby Bóg się zaciął i powiedział: nie ma przebaczenia. Wtedy nikt z nas by dzisiaj tutaj w ogóle nie siedział.
bo nie byłoby dla nas żadnego miłosierdzia, żadnej łaski. A z drugiej strony Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że brak przebaczenia w naszym życiu odbija się na relacji Twojej i mojej z Bogiem. Tak jak słyszeliśmy, jeżeli ja nie przebaczam, Bóg nie przebacza mi. I możemy, że tak powiem, nawet tańczyć przed Bogiem w uwielbieniu, śpiewać, robić niesamowite rzeczy, to przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. On powiedział wyraźnie słowo, jeżeli ja nie przebaczam, On nie może mi przebaczyć. I na Nim nie robi żadne wrażenie 10 godzin modlitw, czytania Biblii, nie wiadomo czego. Jeżeli nie przebaczamy. Jeśli żyjemy w nieprzebaczeniu. A więc brak przebaczenia zamyka mi drogę do Boga, do relacji, do społeczności z Bogiem. Inaczej mówiąc, przez brak przebaczenia odcinam sam siebie od źródła życia, jakim jest Bóg. To nie znaczy, że od razu przestajesz być Bożym dzieckiem, ale tracisz źródło siły, mocy Bożej i życia Bożego. A może być tak, że jeżeli tym będziesz trwał, możesz odpaść, możesz utracić to, co Bóg już dla ciebie uczynił. Ale brak przebaczenia także niszczy mnie osobiście. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy nie mogą przebaczyć, zaczynają wpadać w różnego rodzaju choroby, nerwice. Ich serce zaczyna być chore i tak dalej, dlatego że męczą się tym zranieniem, które w nich jest. W piątek odwiedziliśmy naszych przyjaciół z Grażynką. I tam coś ciekawego było powiedziane. Jego mama męczyła się lata. Depresja, załamanie, złość. Ona lata nosiła urazę do swojego męża. On już dawno umarł, a ona ciągle była w niewoli. Otoś, co zrobił za młodu. To była decyzja. Ona w pierwszej chwili pojechała z nim, później wróciła, bo w tym nie widziała sensu, ale ona nie mogła mu tego, znaczy nie, że nie mogła, ona nie chciała mu tego przebaczyć. Wiecie, żyła i jej duchowy stan był straszny, straszny. Odbiło się to na jej psychice. Wiecie, ona absorbowała wokół siebie coraz więcej ludzi, coraz więcej narzekania, tam tylko to było. Ale mówi, pewnego razu w czasie nabożeństwa usłyszała słowo i ktoś się o nią modlił i miał słowo prorocze do niej. Powiedział, siostro, ty lubisz lizać swoje rany. Ty ciągle się kręcisz koło swoich zranień i liżesz swoje rany. Chodzisz całe życie w kółko. I wtedy ona modliła się i sądzę, że wyraziła to przebaczenie. Wiecie, jej życie diametralnie się zmieniło. Cała ta jej choroba, to wszystko ustąpiło. Ona mówi, ja byłam taka? To ja byłam taka okropna? Ale dzięki Bożej łasce jest dzisiaj wolna. Cieszy się normalnym życiem. Kochani, a więc kiedy nie przebaczasz, odcinasz sobie błogosławieństwo od Boga. Jak zatem chcesz duchowo żyć? Będziesz coraz bardziej wegetował. A diabeł to wykorzysta i będzie coraz więcej wrzucał i wrzucał i wrzucał. Będziesz niszczył samego siebie, ale też będziesz niszczył wszelkie relacje wokół. Staniesz się zgorzkniały z człowiekiem, który ciągle wypomina, ciągle narzeka, ciągle nosi w sobie zgorzknienie. Będziesz niszczył innych. I tak minie życie, jeżeli takie chcemy mieć życie. Ale to nie jest wszystko, bo kiedyś staniemy przed Panem. Piotr mówi, Panie, ile razy ja mam przebaczyć mojemu bratu, czy mojej siostrze, czy mojemu mężowi, czy mojej żonie, czy moim dzieciom, czy moim rodzicom? Komuś tam jeszcze? Ile razy mam przebaczyć? A Jezus i Piotr, ja mówię tak, z takiej, w tej swojej pobożności, mówi, do 7 razy, Panie, czy to już jest
Siedem razy to już w ogóle jest dużo. Panie, czy te siedem razy, które jest Bożą liczbą doskonałości, czy siedem razy, a Pan mówi, nie siedem razy, ale 77 albo 70 razy 7. Piotrze, po prostu Pan do niego mówi, Piotrze, przebaczaj wtedy, kiedy jest potrzeba. Nie trzymaj, nie chowaj urazy. Wiecie, zawsze rana, czy jeżeli z tą raną się w sposób właściwy nie rozprawimy, będzie ropieć w nas, to się z nas wylewa. Gdziekolwiek jesteśmy, to się z nas wylewa. Spotykamy kogoś, zaczyna się to z nas wylewać. Zaczynamy innym o tym mówić, bo zostaliśmy zranieni. Wiem, bo każdy z nas coś z tego przeżywa i przychodzisz, dochodzi do takiego momentu i nagle się to z ciebie wylewa. To znaczy, że nie przebaczyłeś. To ciągle tam jest. Ciągle tkwi. A Bóg chce, żebyśmy byli wolni. Ile razy mam przebaczyć? Jezus mówi tą całą historię o tym królu. Królestwo niebieskie jest podobne do króla. I przed nim słudzy się mają rozliczyć. I ktoś był winien te 10 tysięcy talentów. Wiecie, niewyobrażalna dla nas suma. Wiecie, jeden talent to jest 34 kilogramy w złocie lub srebrze. Jeden talent to jest 34 kilogramy w złocie lub srebrze. Za jeden talent mógłbyś tak żyć przez całe życie. Jest, byłeś bogaczem, a on był winien 10 tysięcy talentów. I on mówi, ja ci to oddam. Jakby król nie wiedział, że on nie jest w stanie. Obliczyłem to, moi drodzy, kiedyś, kiedy rozmyślałem nad tym słowem, obliczyłem te 10 tysięcy talentów, wiecie, i nie licząc inflacji, wyszło mi, licząc tamte ówczesne warunki, że jeden denar to była zapłata za jeden dzień pracy. Pamiętacie, on spotkał tego swojego współsługę, on mu był winien tylko 100 denarów. 100 dni pracy. Ale ten był winien 10 tysięcy talentów. Jak obliczyłem, wyszło mi, że za te pieniądze, za te 10 tysięcy talentów, on mógł żyć 200 tysięcy lat. Albo 2000 razy po 100 lat. On był kosmiczne pieniądze dłużny. I oto Pan, ten król mówi mu, kiedy on prosi, błaga, wybacz mi, przebacz mi, Pan mówi, i darował mu cały dług. Dosłownie darował mu życie. Nie tylko jemu, życie jego dzieci, jego rodziny i tak dalej. Uwolnił go i dług mu darował. Tak jest napisane. Moi kochani, to jest dosłownie to samo, co Bóg czyni z tobą i ze mną. Jesteśmy Bogu winni kosmiczne pieniądze. W cudzysłowie. Nasze winy, nasze grzechy, każde nasze kłamstwo, każda nasza nieuczciwość, wszystko to, co dokonaliśmy. Biblia mówi, zapłatą za jeden grzech jest śmierć. Na wieki odrzucenie od Boga. Jeden grzech. Ale łaska polega na tym, że Biblia mówi, że łaska potrafi wiele grzechów usunąć i sprawić, że nasze długi są nam darowane. Halleluja. Jeśli w oczach świętego Boga już jeden grzech wskazuje na śmierć, odłącza na wieczną śmierć, a Bóg mówi, ale łaska polega na tym, że z wielu upadków, z wielu grzechów jest nam dana łaska i przebaczenie. Oby Bóg nam to pokazał. Czasami ludzie mówią, ja nikogo nie zabiłem, nie ukradłem i tak dalej. Ale Biblia mówi zupełnie coś innego, że nie ma człowieka sprawiedliwego ani jednego przed jego obliczem. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Jan mówi tak, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. W
Psalmie 103 czytamy: On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, nie postępuje według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Oddala występki nasze jak wschód od zachodu. Zobaczcie, jak Bóg reaguje. Oto jesteś mu winien kosmiczny, masz kosmiczny dług. Każdy z nas ma kosmiczny dług wobec Boga. Dług naszych win, naszych grzechów, naszych przestępstw. Ale kiedy do Niego przychodzę i proszę Go, aby mi wybaczył. Biblia mówi, że On w swojej łaskawości, w swojej sprawiedliwości, On nam te grzechy odpuszcza i oczyszcza Twoje i moje serce tak, jakby Go w ogóle nie było. Zupełnie czyni nas czystymi. Oddala je jak wschód od zachodu. Gdziekolwiek się ruszę tutaj dookoła ziemi, to ciągle będę miał daleko wschód od zachodu. Bóg mówi, oddala. Co to znaczy? I jeszcze może jeden z psalmów, 65, wiersz 3 i 4. Ty wysłuchujesz modlitwy. Do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz. Słuchajcie, to znaczy, że jeżeli wyznaję moje grzechy Bogu, On zdejmuje ze mnie ten ciężar winy, który na mnie spoczywał z powodu moich grzechów. Stajesz się wolny. To słowo mi mówi i te słowa o Bożym przebaczeniu mówią mi tak, że jeśli tylko wyznaję, jeśli otwieram moje usta i proszę Boga o przebaczenie, to On obiecuje, że jeśli je wyznaję szczerze, odwracam się od nich szczerze, On obiecuje, że w tym samym czasie On mi wszystko przebaczy, oddali to daleko od siebie i nie będzie tego pamiętał. Kochani, Bóg nie jest Bogiem, który chowa urazy, chowa gniew, oczekuje na zemstę, oczekuje tylko na okazję, żeby nas dopaść. Bóg okazuje miłosierdzie, okazuje łaskawość. A więc, jeśli odrzucasz Jego łaskę i miłosierdzie, to na pewno przyjdzie czas, że spotkasz się z sądem. Michałasz tak napisał na temat przebaczenia, prorok Michałasz, odnośnie Boga, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce, znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Bóg, który nie chowa na wieki gniewu, ale On ma wręcz upodobanie, aby okazywać łaskawość, dobroć. Wiecie, gdyby Bóg nie był takim, oto przychodzę do Niego, oto wyznałem Mu wczoraj jakiś grzech, a dzisiaj znowu zrobiłem to samo głupstwo. Przychodzę do Niego, ale On już tamtego mówi, nie pamięta. To nie znaczy, że Bóg ma zanik pamięci. Bóg nie chce tego pamiętać. Bóg to od siebie odsunął. Bóg to wrzucił głęboko tam, usunął sprzed swojego oblicza. A więc gdy wyznaję grzechy, Bóg je oddala, Bóg je usuwa, Bóg mnie z nich oczyszcza, Bóg mnie z tych grzechów uwalnia, bo Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, takiego jak ja i ty. Bóg nie chce niczyjej śmierci, Bóg nie chce naszej śmierci. A więc Boże przebaczenie, miłosierdzie, łaska, kiedy patrzysz na krzyż, to tam wszystko widzisz. Tam objawiło się Boże przebaczenie. Wiecie, to jest zdumiewające, że na krzyżu i w Chrystusie z jednej strony objawia się sąd, gniew, kaźń Boga nad człowiekiem, a z drugiej strony objawia się ogromna Jego łaska i miłosierdzie wobec nas. Biblia dosłownie wręcz mówi, że Chrystus stał się grzechem za nas. To jest dla nas niepojęte. Ten, który był czysty, jest święty, którego w ustach i w całym życiu nie znaleziono, kiedy był na ziemi, żył jak człowiek, był człowiekiem, nie znaleziono żadnego grzechu. On, Biblia mówi, stał się za ciebie i za mnie grzechem. Dosłownie.
Inaczej mówiąc, całe plugastwo, wszelki grzech całej ludzkości tam został na niego złożony, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu. Tak naprawdę wszyscy tam byliśmy z nim na krzyżu, wszyscy grzesznicy. On ciebie i mnie reprezentował przed Bogiem. I ty i ja zostaliśmy z Bożej łaski umieszczeni w nim. Aby, tylko dla jednej rzeczy. Abyś był zbawiony. Abym mógł być wolny. Abym mógł dostąpić pojednania z Bogiem. Prawnicy by powiedzieli, że to jest podstawa prawna dla przebaczenia. Chrystus ukrzyżowany, Chrystus, który oddał życie, to jest podstawa prawna, że Bóg na tej podstawie jest i chce tobie i mnie przebaczyć. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, pamiętamy, kiedy ci oprawcy, kiedy ci arcykapłani tam stali, drwili. Wiecie, nie dość, że widzieli ogromne, niewyobrażalne dla nas cierpienie, oni jeszcze drwili z tego skazanego. Oni jeszcze z niego się śmiali. Jeszcze mu przypominali jego naukę, jego słowa. Jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Jeśli rzeczywiście Bóg jest twoim Ojcem, niech teraz coś zrobi, tak jak mówiłeś. Drwili, czynili mu wyzwanie, a wtedy z ust Jezusa wyszły słowa modlitwy. Boże, Ojcze, nie policz im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus modlił się za tych oprawców. Jezus modlił się i wstawiał za tymi, którzy się z Niego śmiali, z Niego drwili. Jezus wołał, Ojcze, niech ten grzech nie będzie im policzony. Wiecie, to jest niesamowite, ale nikt z tych, albo inaczej każdy z tych, który uczestniczył bezpośrednio w ukrzyżowaniu Chrystusa, każdy z nich, mógł oczekiwać, że jeżeli się uniżył przed Bogiem, Bóg mu okaże łaskę i mu wszystko przebaczy. Zgadzacie się ze mną? Wszyscy ci ludzie, którzy tam stali i drwili i przybijali go do krzyża, oto kiedy Jezus modlił się, Ojcze, wybacz im, wszyscy ci ludzie, jeżeli tylko kiedyś tam w przyszłości uniżyliby się przed Bogiem i prosili o przebaczenie, wszyscy by dostąpili łaski i przebaczenia. Jednym z pierwszych był setnik, dowódca, który tym wszystkim zarządzał, który powiedział, to zaiste ten był Synem Bożym. Jako pierwszy uwierzył w Jezusa. Kochani, jak potężna jest moc i siła przebaczenia i łaski. Bóg patrzy na ciebie i na mnie z ogromną łaskawością. Często my jesteśmy większymi sędziami i katami dla samych siebie. Ja już nie jestem godny przyjść do Boga. Ja już nie jestem godny Go prosić o łaskę. Ja już nie jestem godny tego. A Słowo Boże mówi, choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, zbieleją jak śnieg. Oto, kochani, Bóg okazuje tak potężną łaskę, dał tak wspaniałego Zbawiciela, swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy patrzę na uczniów Jezusa, a my jesteśmy uczniami Jezusa. Jesteś uczniem, uczennicą Jezusa Chrystusa? Jeden z pierwszych uczniów Jezusa, który był kamienowany za to, że kochał Jezusa, zrobił dokładnie to samo, co Jezus, co jego mistrz. Ta nauka mistrza, nauka Jezusa nie przychodziła mu tak z jednej strony weszła, z drugiej wyszła. Kiedy był kamienowany, kiedy upadał, on modlił się, Boże, nie policz im tego grzechu. I skonał. A wcześniej, zanim skonał, pamiętacie, kiedy oni go fałszywie oskarżali, kiedy go wypchnęli za miasto, kiedy go zaczęli kamienować, on mówi, widzę tron Boży i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Ale jednak oddał życie, ale zanim oddał życie, to nie mogła być modlitwa na pokaz. On modlił się z głębi serca. Kto może dać, kto może sprawić,
autentyczną, głęboką miłość w twoim i w moim sercu do kogoś, kto rzuca do ciebie kamieniami, kto robi, żeby ciebie zabić, żeby ciebie uciszyć raz na zawsze. Kto może do takiego oprawcy w ten sposób, o takiego oprawcę się modlić? I muszę wam powiedzieć, może to sprawić tylko sam Pan Jezus Chrystus. Przez Ducha Świętego, On, który mieszka w nas, może tak ogromną miłość w nas wzbudzić. Autentyczną, szczerą, nieudawaną. Kochani, pamiętajmy o jednej rzeczy. Przebaczenie to nie jest uczucie. My często mówimy, ale ja nie mogę przebaczyć. Jest we mnie tyle bólu, tyle zranienia. Jak mógł, jak mogła, jak mogli. Ale zwróćcie uwagę, że tu jest napisane, że nie, że on nie mógł. Tu jest napisane, że on nie chciał przebaczyć temu współbratu, który był mu winien tych 100 denarów. On nie chciał, nie, że nie mógł. To znaczy, że każdy z nas, ty i ja, możemy w każdej chwili, w każdym momencie dokonać przebaczenia dla tego, który nas zranił. I możesz być wolny. I możesz wyjść na wolność. I możesz na nowo zacząć odkrywać, jak dobrym, jak łaskawym jest Bóg, jak wielka jest Jego miłość i doświadczać ciepła i mocy Jego miłości. A więc nie patrz na swoje uczucia. Uczucia potrzebują uleczenia, uzdrowienia. I to uleczenie, uzdrowienie będzie nam dane, kiedy podejmę właściwą decyzję i zamiast chować tą urazę, zrobię coś, do czego wzywa mnie Słowo. Jeśli wyznajemy nasz grzech, a więc wyznaję mój grzech braku przebaczenia i mówię, Boże, wybacz mi ten grzech. Ja opowiadałem wam, ale przypomnę, siostrę Corrie ten Boom, która była w obozie w Ravensbrück. Jej ojciec zamordowany przez gestapo. Jej siostra umarła w tym samym obozie, w którym ona była. Codziennie nienawiść, codziennie złość. Kiedy wojna się skończyła, ona powiedziała jedną rzecz przed Bogiem. Nigdy nie pojadę do Niemiec. Po tym, co Niemcy zrobiły całemu światu. Co zrobili mojej rodzinie, nigdy tam nie pojadę, a tym bardziej nie będę im głosić o Bożej łasce, o Bożym miłosierdziu, o Bożym przebaczeniu. Ale kiedy czytacie jej biografię, jednym z pierwszych krajów, do którego Bóg ją posłał, były właśnie Niemcy Zachodnie. I mówi, kiedy głosiła Ewangelię do tłumów ludzi tam w Niemczech po wojnie, mając świadomości to, co przeżyła, kiedy głosiła o Bożej łasce, o Bożej miłości, o Bożym przebaczeniu, kiedy ludzie wychodzili, oddawali swoje życie Bogu, mówi, po jednej z ewangelizacji podszedł do mnie mężczyzna i wyciąga do niej rękę i mówi, proszę mi wybaczyć, czy Pani mnie poznaje? A ona mówi, nie, jestem jednym ze strażników z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Moje życie niedawno oddałem Chrystusowi. On mi przebaczy. Ale dzisiaj chciałbym usłyszeć przebaczenie od kogoś, kogo tak bardzo zraniłem. Proszę mi przebaczyć. Wiecie, a ją jakby piorun szczelił. Była jak sparaliżowana. To wszystko w niej, te emocje, uczucia, to nagle w niej odżyło. I ona stała, ten stał z wyciągniętą ręką, ale ona mu nie podawała ręki. Ona stała i mówi, Boże, ja nie mogę. Ja bym chętnie zupełnie coś innego zrobiła z tym mężczyzną. I wielka walka się odbywała w niej. Ale w pewnym momencie Duch Boży, Pan jej powiedział, zrób to. Wbrew swoim uczuciom. I ona wbrew uczuciom, wbrew temu, co czuła, podjęła decyzję, aby temu zbrodniarzowi, a już teraz dziecku Bożemu, a więc stare przeminęło, aby przebaczyć i powoli wyciągnęła rękę, uścisnęła mu rękę i mówi, wybaczam. Mówi, kiedy to zrobiłam?
natychmiast zostałam wypełniona tak potężną Bożą miłością, jakiej nie spodziewałam się doświadczyć. I w pewnym momencie ten uścisk siłą woli nagle przerodził się w serdeczny, pełen miłości uścisk. Kochani, jeśli czynimy coś zgodnie z Jego Słowem, Bożym Słowem, Bóg jest za nami. I jest z nami. I daje nam ponadnaturalną siłę. I wierzę, daje nam tą Bożą miłość, tą agapę, abyśmy właśnie miłowali nawet naszych nieprzyjaciół. A cóż dopiero tych, którzy są nam bliscy, z którymi żyjemy. Kiedy skończyła się II wojna światowa, w Indochinach, to jest też autentyczne świadectwo. Wiecie, kiedy brytyjscy żołnierze byli masakrowani, poniewierani przez japońskich żołnierzy, kiedy ogłoszono, że jest koniec wojny, Japonia się poddała. Wszyscy strażnicy w tym obozie zamarli z przerażenia. Oni wiedzieli, co robili. I czekali tylko, jak ci więźniowie będą ich wykańczać jeden po drugim. A ci więźniowie zebrali się wszyscy w namiocie na nabożeństwo, aby podziękować Bogu. I zaczęli się modlić i prowadzący ich prowadzi w modlitwie i zaczynają się modlić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I dochodzą do momentu i odpuść nam nasze winy. Do tego momentu doszli, ale nagle cały namiot ucichł. Przestali się modlić. Prowadzący rozpoczyna jeszcze raz. Dochodzą do tego momentu i odpuść nam nasze winy. I wszyscy są cicho. I prowadzący rozpoczyna kolejny raz. I wtedy jeden po drugim w tym obozie, jeden po drugim, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy wiecie, że w tym obozie, w którym byli tak nieludzko traktowani, nie było samosądów. Oddano ich pod sąd, ale oni nie dokonywali samosądów. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Piotr mówi, ile razy ja mam przebaczyć? Ja się zastanawiam, Boże, jak ja bym się zachował, widząc, czy doświadczając czegoś takiego przez ileś lat, takiego poniewierania sobą, wyniszczającego, gdzie pozbawiono mnie jedzenia, godności i tak dalej. To dzisiaj dzieje się na świecie. W Korei Północnej, w wielu innych miejscach. Tak więc nie mów, że nie możesz przebaczyć. Po prostu nie chcesz przebaczyć. Możesz użyć swojej woli, ale nie chcesz jej użyć w tym właściwym kierunku. A więc kiedy tak robisz, to wiesz, że zatrzymujesz sobie dla siebie przebaczenie, błogosławieństwo, które Bóg ma dla ciebie. Zauważyłem, że kiedy Bóg nam przebacza, to jest napisane, że On oddala, On zakrywa, On nie poczytuje, On oczyszcza. Także jesteś biały jak śnieg, czysty, przed Bożym obliczem. A więc On nie tylko przebacza, ale Bóg oczyszcza nas od skażenia, który powoduje grzech w naszym życiu. Jesteś oczyszczony, jesteśmy oczyszczeni od tego skażenia. W Psalmie 51, wierszu 3 i 4, Dawid modli się nie tylko o przebaczenie, ale modli się o oczyszczenie, o odnowienie dla swojego serca, dla swojego życia. Potrzebujemy przebaczenia i potrzebujemy oczyszczenia od tego skażenia. Bóg chce, abyśmy przebaczali ze względu na nasze dobro. Brak przebaczenia jest grzechem w oczach Bożych. Pozbawia nas Bożego przebaczenia. Ciekawą rzeczą jest, że z modlitwy pańskiej, w tym 6 rozdziale, który tutaj Piotr czytał,
Ciekawą rzeczą, że na koniec, już kiedy Jezus zakończył modlitwę, już jest amen napisane w modlitwie pańskiej, to 14 i 15 wiersz jest jakby dalszą kontynuacją tego, co Jezus mówi na ten temat. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz niebieski nie odpuści wam przewinień waszych. A więc było już tam, odpuść nam nasze winy, tak jak i my. To jest tak, jak każdy z nas jakby przez to przebaczenie lub brak określa granice Bożego przebaczenia dla samego siebie. Ale Jezus skończył modlitwę i jeszcze raz powtarza tą myśl o przebaczeniu, jak ona jest ważna, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz niebieski nie odpuści wam waszych przewinień. W Ewangelii Marka, w 11 rozdziale, tam jest mowa o tym, że brak przebaczenia z naszej strony komukolwiek powoduje, że nasze modlitwy nie są przez Boga wysłuchiwane. Zatrzymujemy sobie dostęp do tronu Boga i nie możemy oczekiwać, że Bóg będzie odpowiadał na nasze modlitwy. 11 rozdział, 25 i 26 wiersz mówią tak: a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. A więc pamiętaj, brak przebaczenia jest grzechem w oczach Bożych. Pozbawia ciebie Bożego przebaczenia i sprawia, że twoje modlitwy nie będą wysłuchane. Przebaczenie to jest sprawa, nie tylko sprawa między tobą i osobą, która cię zraniła, ale spójrz na to, że to jest sprawa między tobą i Bogiem. Bo Bóg na to patrzy. Przebaczam i przebaczamy, abyśmy byli sami wolni. Wiecie, brak przebaczenia jest grzechem i otwiera szatanowi dostęp do naszego życia. Pozwala mu zbudować warownię w naszym życiu. Tymi warowniami jest, może być, użalanie się nad sobą, zgorzknienie, poczucie urazy, noszenie tej urazy. A więc to są te warownie, gniew na tą osobę, która nas zraniła. Moi drodzy, posłuchajcie tego świadectwa brata Łukasza. Chciałbym go wam teraz przeczytać. Oni mieli być, ale rozchorowali się nagle wszyscy. Prawie wszyscy oprócz Łukasza. Witam was wszystkich. Mam na imię Łukasz i chcę się z wami podzielić pewnym ważnym wydarzeniem. Z racji choroby dzieci i żony nie mogliśmy stawić się osobiście, dlatego taka forma przekazu. W kwietniu zeszłego roku wprowadziliśmy się z żoną i dwójką naszych dzieci do nowego mieszkania. Do mieszkania należy również piwnica, w której złożyliśmy sporą ilość naszych rzeczy, które jeszcze nie miały swojego miejsca w domu lub też miały zastosowanie sezonowe i tym podobne. Przed wyposażeniem piwnicy musiałem ją odgracić, naprawić ubytki w podłodze i porządnie wysprzątać. Zajęło mi to na raty kilka dni. Później jeszcze wprowadziłem kilka usprawnień, powiększając jej możliwości magazynowe. Generalnie sporo się przy niej napracowałem. Jakiś czas później nasz sąsiad, dwa piętra wyżej, nazwijmy go sąsiadem, z pozoru porządny człowiek, rozpoczął remont mieszkania, przy czym zamiast zamknąć ten remont w swoim mieszkaniu, przeniósł go na przestrzeń publiczną, czyli do piwnicy. Pseudo warsztacie ciął szlifierką kątową, potocznie kątówką, na sucho płytki pokaźnej grubości. Dla części z was zapewne efekt był oczywisty, wszechobecny pył, każdy zakamarek piwnicy, wszystkie pomieszczenia, korytarz, ściany, drzwi, cała zawartość skrupulatnie poukładana na półkach i w szafkach, przykryta grubą warstwą pyłu. Możecie sobie wyobrazić, co czułem, jak to zobaczyłem. Podobnie wyglądała klatka schodowa na całym parterze i pierwszym piętrze. Panie sprzątaczki były załamane. Cały proceder trwał kilka dni. Z początku nie dowierzałem, że ktoś mógłby zrobić coś takiego umyślnie i bez refleksji.
Później pojawiły się tak silne emocje, jakby ktoś wyrządził mi wielką krzywdę. Od razu znienawidziłem sąsiada. Schodząc do piwnicy, targały mną bardzo nieprzyjemne myśli i emocje. Myślałem, jak się na nim odegrać. Na samą myśl o piwnicy, czy o tym, że powinienem tam pójść, robiłem się zły. Z obecnej chwili robiłem sobie wroga. A co gorsza, ten sąsiad nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, z czym się borykałem, z jakim poczuciem niesprawiedliwości się mierzę. Na co dzień nie zdawałem sobie sprawy, że mam jakiś problem. Chyba, że pojawiał się temat piwnicy lub konieczność pójścia do niej. Taki stan trwał kilka miesięcy, aż do pewnego wieczora. Kiedy już wszyscy spali, włączyłem kazanie dotyczące przebaczenia, na które przypadkowo się natknąłem, szukając zupełnie czegoś innego. Nie siadałem nawet, bo chciałem tylko zobaczyć, o czym będzie to kazanie, ewentualnie odsłuchać je później, ale zostałem tak już do końca, jakby zahipnotyzowany słowami płynącymi z głośnika. Przy końcu kazania już wiedziałem, jakie jest lekarstwo na mój problem, czyli przebaczenie. Postanowiłem następnego dnia pójść do sąsiada i o wszystkim mu powiedzieć. Tak byłem podekscytowany. Jednak po chwili, kiedy trochę ochłonąłem, zacząłem się modlić, dziękując Bogu za Jezusa, za to, co dla mnie uczynił, za to słowo, za tego sąsiada i to doświadczenie, które Pan Bóg zesłał. Prosiłem Pana, żeby zorganizował czas i miejsce tego spotkania, którego potrzeby nie uświadamiał sobie w ogóle ten sąsiad. W tej jednej chwili, kiedy przebaczyłem z całego serca sprawcy moich problemów, cała złość, nienawiść, negatywne emocje związane z zaistniałą sytuacją i osobą sąsiada zniknęły. Pan okazał mi łaskę, uwalniając mnie od tego grzechu. Posługując się kiedyś tam wygłoszonym kazaniem, za które jestem wdzięczny, teraz schodząc do piwnicy, już się we mnie nie gotuje. Po prostu myślę, że kiedyś tu zejdę i to posprzątam. Podobne doświadczenia mogą nas spotykać codziennie. I chociaż każdy inaczej je odbiera, wszyscy mamy problem z przebaczeniem. Jednak idąc za Jezusem, jesteśmy to winni innym ludziom, żeby okazywać przebaczenie w każdej sprawie, nie tylko w tych błahych, dlatego że nam wybaczono znacznie więcej. Bóg przebaczył nam nasz grzech, okupując to śmiercią własnego Syna, którego wzbudził z martwych. Mamy wobec Niego dozgonny dług wdzięczności i przykład, jak postępować. Uważam, że miłość do bliźniego wyraża się głównie przez przebaczenie. Przebaczenie jest praktycznym wyrażeniem miłości, wypróbowanej w doświadczeniach. Niech Pan wam błogosławi i poucza nas wszystkich, jak postępować w miłości. Łukasz Cygan. A więc kiedy przebaczasz, stajesz się wolny, tak jak Łukasz. Wolny od nienawiści, od złości, od żalu, od pretensji. Oto możesz zacząć cieszyć się życiem, zacząć cieszyć się tym, co jest teraz i iść naprzód. Moi drodzy, przebaczenie nie jest pobłażaniem dla winowajcy, ani przyzwoleniem do tego, abyś był dalej raniony. Jezus, kiedy przebaczał, pamiętacie, mówi: idź i więcej nie grzesz. Postawa zgrzeszył, a później się wyspowiadam, jest zupełnie niebiblijną postawą. To nie jest postawa skruchy. To jest postawa człowieka, który przed Bogiem próbuje kombinować. On dalej kocha grzech, on dalej gotów jest go robić i nie chce go zostawić. Dlatego Słowo Boże też mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Tak więc przebaczenie jest postawą pozwalającą nam przyjmować ludzi w naszych relacjach z ich słabościami i ułomnościami. A więc przebaczaj tylekroć, ilekroć razy jest potrzeba. Nawet jeżeli ktoś cię nie prosi o przebaczenie. Dla swojego dobra przebaczaj. Miej ty wolne serce. Nie szukaj rewanżu. Wiecie, jest niesamowitą rzeczą, że kiedy najchętniej to byśmy tego winowajcę, tak czasami bywa, uścisnęli tak, żeby już więcej nie grzeszył. Ale Bóg mówi tak: kiedy jesteś dotknięty i zraniony, to przebacz i wyraź to słowami: przebaczam tej osobie, przebaczam to. Chcę być wolny i nie chcę tego nosić w moim sercu. Ale zrób coś więcej.
zacznij błogosławić tego winowajcę. Gdziekolwiek jesteś, zacznij go błogosławić. I nagle odkryjesz niesamowitą moc. Bóg zacznie dotykać twoje emocje, twoje uczucia zaczną być uzdrawiane i zaczniesz odkrywać, że jesteś wolny i zaczynasz mieć autentyczną miłość i ją odczuwasz do tej osoby i nie nosisz w sobie już gniewu, złości, pretensji. Bo Jezus Chrystus ostrzega, przestrzega nas przed tego rodzaju postawą. A więc przebaczenie pozwala nam przyjmować ludzi w naszych relacjach, ich słabościami i umnościami. Przebaczenie jest daniem szansy drugiej osobie. Pozwala odbudować relacje i zaufanie. Niekoniecznie od razu będziemy mieć zaufanie, ale na pewno przebaczenie jest tym pierwszym krokiem do odbudowania prawdziwych relacji. W jednej książce przeczytałem takie zdanie właśnie na temat przebaczenia. Wiecie, czasami te emocje gdzieś tam się odzywają w nas. Czasami nieraz wołamy i mówimy: Boże, ja przebaczam, ja przebaczam, ja przebaczam. Ale gdzieś przy różnej okazji widzisz kogoś, kto cię mocno zranił, gdzieś to ciągle gdzieś tam te emocje są. I właśnie w tej książce przeczytałem takie mądre zdanie, które już powiedziałem, ale jeszcze raz je powiem. Przebaczenie ma miejsce wtedy, gdy już nie wypominamy tego, co dana osoba wobec nas uczyniła. Wiecie, kiedy spotykasz tą osobę, czy spotykasz innych, jeżeli nosimy w sobie ból i nieprzebaczenie, zwróćcie uwagę, gdziekolwiek jesteśmy, przy jakiejś może zapalnej sytuacji, coś, i nagle z nas zaczyna się wylewać zgorzknienie, żal, pretensja. Prawda? Jest tak? Ja sam się nieraz na tym łapałem. Ale jeżeli to się już nie wylewa, kiedy spotykasz się z ludźmi, oni mówią wspaniałe rzeczy o tej akurat osobie, a ciebie by aż korsiło powiedzieć, a gdybyś ty wiedział, jaka ta osoba jest. Ale jeżeli przebaczyłeś, to już to się z ciebie nie wylewa. Zostawiasz to. Już o tym nie wspominasz. Przebaczyłeś, zostawiłeś to. Syn marnotrawny jest tutaj kapitalnym przykładem. Uniżył się, ukorzył się, chociaż narozrabiał, stracił wszystko, a ojciec mu autentycznie przebaczył. Ubrał go w czyste, białe szaty. Dał mu pierścień na rękę. Synu, możesz korzystać z mojego majątku dalej. Dał mu sandały, które go odróżniały od niewolnika, bo on tylko chciał być niewolnikiem, a on mówi: nie, jesteś moim synem. To jest Boże przebaczenie. Tak Bóg nam przebacza. Daje nam czystą szatę, daje nam pierścień, daje nam sandały na nogi. Kochani, będziemy się modlić. Wierzę, że Duch Święty, że Pan przygotował to nabożeństwo. Ważne jest, żebyśmy chcieli usłyszeć Pana, to, co On mówi w swoim słowie. Nie kaznodzieje, nie nawet to, co Pan chce dzisiaj mówić. Pomyśl przez chwilę. Słuchajcie, pochylcie wasze głowy, tak jak siedzimy, tak jak siedzicie, pochylcie, pomyśl przez chwilę. Tutaj Piotr powiedział, może ktoś już umarł, a ty ciągle nie możesz przebaczyć. Może ta osoba nigdy nie przyjdzie do ciebie, żeby cię wybacz, ale ty jesteś w niewoli. Bóg sam będzie do niej przemawiał, sam tą sprawę z nim załatwi, ale ty jesteś w niewoli. Niech każdy z nas popatrzy w własne serce. Czy jest tak, że kiedy pojawia się sytuacja, znowu to ze mnie się wylewa, ten żal, ta pretensja, to zranienie. To znaczy ciągle masz problem. Moi drodzy, dlatego że przebaczenie związane jest przede wszystkim z naszą wolą, możemy dzisiaj
przebaczyć i możemy ogłosić przebaczenie. I możemy dzisiaj pobłogosławić osobę, która nas zraniła. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś nam usługiwał. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś mówił do naszych serc. Panie, abyśmy mogli rozrywać wszelkie kajdany, więzy, którymi diabeł poprzez grzech nieprzebaczenia chce nas związać. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo nas uwalnia, Twój duch nas uwalnia, Twoja prawda nas uwalnia. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Moi drodzy, jeżeli dzisiaj jesteś gotów, jeśli chcesz powiedzieć: tak, Boże, nie chcę żyć już dłużej w ten sposób, ja przebaczam, to tam, gdzie siedzisz, po prostu, dlatego że Słowo Boże mówi o wyznawaniu, o mówieniu, po prostu szeptem wyznaj, powiedz: Boże, ja przebaczam tej i tej osobie. Bez względu na to, czy ona kiedykolwiek do Ciebie przyjdzie, czy nie, czy żyje, czy nie, ale Ty potrzebujesz wyrazić przebaczenie, kimkolwiek ta osoba byłaby, abyś mógł ujrzeć i cieszyć się życiem i Bożą łaską i zbawieniem. Po cichu wyszeptaj ustami, ale wyszeptaj i powiedz: ja wybaczam w imieniu Jezusa. Ja wybaczam. I wymień tą osobę. Wymień tą osobę po imieniu, czy te osoby po imieniu. Ja wybaczam. To jest niesamowicie ważne, bo dopóki będziemy zamykać swoje serce, swoje życie, nigdy nie doświadczysz łaski, mocy, uwolnienia, które daje Bóg. Przebaczaj, patrząc na Jezusa, który tak wiele nam przebaczył, Tobie przebaczył i ciągle przebacza. Ale do tego dodaj jeszcze jedną rzecz. Powiedz: Panie, ja teraz w Twoim imieniu błogosławię tą osobę. Ja ją błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech jest błogosławiona. Panie, a Ty uwolnij moje serce od wszelkiego żalu, zranienia, a napełnij mnie swoją miłością. Panie nasz i Boże nasz, chwała Ci. Czy są osoby, które to właśnie wyrażały? Czy jest jedna, dwie, trzy osoby, które dzisiaj, właśnie teraz to zrobiliście? Tylko dajcie mi znać, podnieście rękę i opuśćcie. Jeżeli ktoś to uczynił dzisiaj, uczyniłeś to teraz. Jest wiele rąk podniesionych. Jest wiele rąk podniesionych. Kochani, wyrażajmy teraz to błogosławieństwo dla tej osoby. Bóg chce przede wszystkim Twojego, mojego błogosławieństwa, a diabeł chce nas niszczyć dzień po dniu i ograbiać nas. On nas ograbił z przeszłości, z teraźniejszości, chce nam zabrać przyszłość, żebyśmy ciągle kręcili się wokół tego samego, a Bóg przyszedł, aby dać Ci wolność i zbawienie. Halleluja. Powstańmy. Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa chcę Ci podziękować za ten czas, za to, że Ty mówisz do naszych serc, za to, że Ty objawiasz się w swojej mocy. I Panie, chcemy trwać w tym postanowieniu przebaczenia, Boże. Nie chcemy zamykać i zatwardzać naszych serc. Chcemy cieszyć się pełnią Twojej łaski i błogosławieństwa. A Ty, Duchu Święty, przyjdź i lecz nasze serca. Lecz, aby były pełne miłości Chrystusa, pełne tego Jego słodkości, dobroci w naszych sercach. W imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosław każdą osobę, która teraz tak się modliła. Błogosławię w Twoim imieniu. Błogosławię, Panie, dla Twojej chwały. Niech doświadczają uwolnienia, oczyszczenia, wybawienia, mocy, aby mogli, Panie, radować się Tobą i radować się każdym nowym dniem, który Ty dajesz nam w swojej łasce. Amen. Amen. Halleluja, Jezus. Módlmy się.